No chodź, nawet chodź, byłaś tam to. Jeho! I tam te dwa. Ty jesteś dziewczyna, tak? Ty jesteś dziewczynka? Ej. Baba nie jeździł, tak? A reszta towarzystwa pozwoli sobie założyć takie piękne kanterki? No, no gdzie ty tam włożysz, durnowaty? Czekajcie, czyli to jest dziewczyna. To jest chłopiec. No gdzie wy tam wlazły? Czekajcie, bo ja w okularach to ja w ogóle nie widzę was. No gdzie wy tam? Będziemy musieli... A może lepiej, żebyście tu wlazły? Co? Musimy jechać. No już. Chodź. Teraz mogę w tym udać? Czy nie? Ja się bardziej denerwuję tym wszystkim. Cały czas na nie patrzymy. Ale za chwilę zatrzymamy. Na razie wyjazd z tych uliczek durnowatych. Cicho, myszki, cicho, dzieci. Maciek jedzie wolno i spokojnie. Teraz mamy przerwę, musimy zobaczyć, czy wszystko w porządku. Trzeba tak ustawić... Boże... Trzeba, wiesz co, przestawić siano tam, żeby im było lepiej. No, żeby siano bardziej tam gdzieś... Nie denerwuj się, myszenko, to jest dziewczynka. No. Mamy przystanek po drodze. Trzeba sprawdzić, czy wszystko w porządku. Halo? I co? Wszystko dobrze. Wszystko dobrze. Teraz zobaczymy, co o tych dwóch tutaj. Trzeba im też siano dobrze ustawić. Ej, dzieci! Cichutko, zaraz będziecie miały bliżej sianko. No. Cicho, jedziecie do domu już. Nie denerwujcie się, myszenki. I coraz większe tabuny. No. Obserwujemy. Siano trochę zasłania nam konia i światło pada na przede wszystkim siano. Ale konika widzimy. Z kamery oczywiście gorzej, ale nasze oczy widzą wszystko.
teraz patrzymy na te dwa siwy. Jak sobie jedzą sianko, to już będzie lepiej. Ile mamy kilometrów do domu? 250, tak? Dobra, no to pomalutku jedziemy. Bardzo dobrze, sianko sobie wszystkie tam podgryzają. I jedziemy. Jak tam do pęczki? Zaraz tutaj zapytać się o to. Spokojne na szczęście. No i co? I drodzy Państwo, przedstawiamy mamę i tatę i brata tych koników. Nie do nowych, są zestresowane. Przyjechały do swojego domu. Wiecie co, najpierw wyładujemy tą tamtą dziewczynkę chyba. Mama i syn. Jak się okazało? No bo one są małe, to są Araby. No i tu mamo i tu dziewczynkę nas jest. Dzień dobry. Ona biedna sama jechała. Dzień dobry. To ona, to dziewczynka. O, ja się przyzwyczaiłam, bo ty nie wiedziałeś, że to Wałaszek. Wszyscy myśleliśmy, że to Wałaszek, a to dziewczynka. Jesteś cudowna, no rzeczywiście, nawet masz różowy kanterek. No raczej. My zakładaliśmy na drogę, żeby mi krótko było. Piękne, no już, kochane, już idziemy. Mamo, się pamiętaj, że nas szuka mama kończy. Pani się wyjdzie? No tak, ja już tak. To może odwiązać. Tak? Ja pójdę po tym. Nie chciałeś odwiązać? One są wyglądane. Tak, tak. Ja tutaj.
kuku. Ja już mówię zdjęć. Chodź tu, dobra. Jakie ogony mają. Patrz, patrz, patrz. Teraz jutro będzie, bo tutaj w pobliżu kastruje jakiegoś ogiera. Będzie w środę, jak nam się uda, zobaczymy jak one się będą zachowywały. Przyjeżdża do sułtana i do Teki Kowal, więc jeżeli nam się uda, to tak, ale nic na siłę. Zobaczymy jak to będzie. Cześć, ty pamiętasz, Myszko? Pamiętasz mnie ze Skaryszewa? Gruba. No już i tak troszeczkę teraz jej zeszło. Ale już jest teraz na trocinach stoi, żeby trochę... Bo wyjadały wszystko, nie? No tak. Przepraszam. Nie szkodzi. Wyjadały wszystko. Chodź, gdzieś... Ale u was pięknie pachnie lasem. Bo tu jest, wiesz... Ja wiem. Teraz jest ciemno, to nie widać, ale tu jest za lasem. Czeka tylko do wiosny, jak te konie tam spuszczę, bo tam jest przecież tyle miejsca. Wiem. Już wiem, że będę musiała im to wywalić. I po prostu zwierzaki pójdą do... Bo teraz wziąłam, zamówiłam drugi taki blaszak. I pójdą sobie do blaszaka, tam mi się zrobi taką to. I to jeszcze wywalę, żeby miały tu więcej miejsca. To jest takie... No niby może być, ale... Ale ojej, tam... no przecież tu się wszystko dopracuje tak, jeszcze. Tak, to jeszcze tam chwila, nie? Ważne, że mają fajny mikroklimat, fajnie pachnie. Co tam, dziewczyno? Czy chłopcze, nie wiem, co ty... Dziewczynka, śliczna dziewczynka jestem, co byś tu chciała? Co tam? No tu są kozy, wiecie, wy jeszcze nie wiecie, że to są kozy. Tak. No. Co tam, mała? Co ty tu widzisz? No to są wasze sąsiadki i przyjaciółki będą, tak? Tak, kozy są. Cześć, sułtan. No widzisz? Macie nowych towarzyszy. Odkręcaj! Hej, Tekla. No, co powiesz? A ten konik jak się nazywa? A to jest Zosia. A to Zosia. Cześć, Zosiu. Odkręciłeś? Tak. Cześć, Myszko, cześć. Cześć, dziewczynko, to te twoje słynne... Biedne nóżki. Ale bardzo pięknie udało się wyprowadzić te kopytka. Nie, no ogólnie jest... No w porównaniu do tego, co ja widziałam, to była masakra przecież. Jest masakra, była masakra, ale jeśli chodzi o kopyta, no to mówię. No mamy tutaj takiego fachowca, który uważam, że powinni żałować ci, co nie mieszkają w Mazowieckim. Ortopedyczna podkowa zrobiona. W pierwszej wersji miała tylko samą łyżwę tutaj, tak, żeby wyciągnąć, tak. Żeby pobudzić pracę, o, żeby jej nie rozerwać ścięgna. A teraz zrobił jej taką filiżankę Jarek, bo tu jest miękko. Zmieniła sobie podłoże, chodzi na miękkim i chodzi o to, żeby jej się ta noga w ten sposób nie zapadała, tylko zmusić znowu to ścięgno do pracy. Rozciąganie, tak. Rozciąganie ścięgna. Rozciąganie. Ja jej na przykład często robię jej takie właśnie takie ćwiczenia. Ćwiczenia, że ona sobie... Już teraz coraz mniej, ale początkowo było o. I ona naciska to, tak? Ona to naciska i wtedy sobie odstawiamy i tak sobie ćwiczymy. Aczkolwiek ten piach jest tutaj dla niej najlepszy, dlatego ja ją puszczam nawet... Sama sobie tak, rozćwicza. Tak, ona sama sobie dozuje tutaj, ma tą wiatę, sobie wchodzi sobie pod tą wiatę. Widelce na noc stoi, także wydaje mi się, że będzie dobrze. No, Jarek powiedział, że rok czasu. Zanim w ogóle podjęłam się, bo... Mam sułtana, tak? Możemy pokazać nawet sułtana. To jest ten piękny. Cześć, piękny. W zdrowe zwierzęta. Aczkolwiek na sułtana, jak codziennie patrzę, to mi się płakać chce. Bo jest to koń, który naprawdę chce żyć. Cieszy się każdą chwilą, ma swoją miłość, Tekle. Nie wiem, dlaczego tak jest. Podobnież mówią, że
konie nie mają rozumu, mają jak najbardziej rozum. Konie wszystkie trzy, Zosia, Sultan, Tekla, trzymają się razem. Dlaczego? Bo ich wiąże ta sama historia. To jest Sultan. To jest Sultan, który po prostu, no, już teraz jest w miarę lepiej, bo włożyliśmy w niego dużo kwasu hialuronowego, dużo sterydów i jest w miarę lepiej, aczkolwiek są dni, i to pogodowe takie dni, bo on ma z wyrodnienia, że Sultan idzie z trudem chodzi. Tak, idzie bokiem, nie? On ledwo w tej bramie, słuchajcie, jak zacznie tutaj już skręcać to się na połowie, to przy bramie to lekko ociera o bramę, nie? Bo już tak sobie skręci. Także chodzi w podkowach, bo kiedyś próbowałam, on całe życie chodził w podkowach, bo on całe życie pracował ciężko. Chodzi w podkowach, bo kiedyś jak mu zdjęłam podkowy, to... To nie potrafił chodzić. Nie potrafił chodzić, właśnie. Nie potrafił chodzić i to było masakryczne. Masakryczne widok. A czy to Katiusza? To jest Katiusza. No i fajnie. Katiuszka jest... Fajnie, fajnie. Obrońcą? Tak, ja jest sobie wszystko tutaj. A tam jest piękny las, którego nikt nie widzi. Nikt nie widzi, ale to jest cudownie. I za tym lasem zaraz są właśnie te łąki, gdzie tam po prostu to wszystko ogrodzę i sobie pójdą. Wszystkie. Wszystkie. Na razie tak, na razie tutaj jest sobie chowam. I co, Marlena? Dojechałyśmy, nie? Zosia ma w nosie. I dzieciaki dostają tutaj wodę z wiadra, ponieważ one prawdopodobnie nie znają poidła automatycznego. Poza. No i Marta, no to powiedz coś, bo to twoje nowe dzieci. Coś mogę powiedzieć. Jestem bardzo szczęśliwa, że się udało, tak, bo los tych koni mógł się naprawdę różnie skończyć. Ja wiem, że to są piękne konie. One musiały być razem. One musiały być razem. A oprócz tego ja muszę ufać, a wam ufam, bo wiem, że będą tu szczęśliwe. To jest pierwsze. Oprócz tego tak, no bym już musiała zobaczyć, bo okazuje się, że mogą mieć sarkoidy. Chłopiec po lewej stronie, musisz zobaczyć, coś tam miał wycinane, do końca ci ludzie nie wiedzieli co i o co chodzi. I przy ogonie też... Jezu, nie kojarzę, która mama jest z tych siwych. Tam jest mama siwa, tu jest czyli, chłopczyk. No to chłopczyk tutaj, o widzisz, zaraz pod łokciem, no. Tam trzeba by było popatrzeć, co to jest, ale to na spokojnie, nie dzisiaj. Zresztą będziesz miała weterynarza, tam wszystko zobaczy. W każdym bądź razie chcieliśmy, żeby te konie zostały same, my jesteśmy w stanie im to zapewnić. Dokładnie. Mamy tutaj dużo lasu, dużo terenu. Zamierzamy je po prostu na wiosnę wypuścić na parę hektarów i tam będą sobie chodziły. No i co, no po prostu będą sobie spokojnie żyły, tak? Już nie będzie im groziło nic. Na pewno zrobimy wszystko jak zwykle, żeby miały jak najlepiej. I to jest najważniejsze. Ważne, że trafiły do bezpiecznego, ostatecznego swojego domu. Cieszysz się? Tak. Pamiętaj, bo już musiał nimi dobrze się opiekować, wiesz? No, jak wszystkimi zresztą. Tak. No dobrze, Myszko, my jedziemy. Wy wchodzicie na herbatę i na ten. Coś przekąsicie. 7 godzin jeszcze. Ja myślałam tak szczerze mówiąc, że wy na noc zostaniecie. Nie. Wiesz co, my mamy dużo pracy. Wiesz co to jest, jak masz zwierzęta? Odkąd mam zwierzęta w domu? Nie wyjeżdżałam nigdzie jeszcze. To normalne. Ale wiecie co? Nie chce mi się. Nie, nie chce mi się, radość, bo tak naprawdę można by było komuś, Marcin mówi, dobra, mówi, weźmiemy jakiegoś tam pracownika na ten, nie chce mi się, bo ja na przykład mogę wyjechać na 3 godziny i już chcę wracać do zwierząt. No właśnie. No.